Cześć kochani, witam Was na moim vlogu w ostatnim już odcinku z serii ciekawostek o Australii. W tym odcinku skupię się oczywiście, tak jak już zapowiadałam wcześniej, na ciekawostkach związanych z naturą, przyrodą, zwierzętami, czyli ogólnie fauną i florą w Australii. A jeżeli słuchajcie, nie widzieliście tych moich wcześniejszych trzech odcinków z ciekawostkami Australii, to zapraszam oczywiście jak zwykle albo do zjechania na dół do opisu filmu, tam będą wszystkie linki do tych wszystkich odcinków z ciekawostkami, czyli do tych trzech odcinków, albo możecie obserwować tutaj na górze, co jakiś czas będzie sugerowany filmik. Dobra, teraz już słuchajcie, przechodzimy do konkretów. Podobno na plaży Whitehaven Beach, która jest przepiękna, przecudowna, uważana za jedną z najpiękniejszych ogólnie też na świecie, ale to nie ta ciekawostka, tylko podobno właśnie ten piasek, on się nadaje nawet do czyszczenia biżuterii. Natomiast nie próbowałam tego, więc nie mogę Wam polecić tego. Wiem natomiast, słuchajcie, że ten piasek również bardzo, bardzo niszczy różne rzeczy, jak aparaty fotograficzne, komórki i tak dalej, więc trzeba uważać. Następny ciekawy fakt, słuchajcie, to jest to, że w Australii znajduje się miasto podziemne domów, które się zwie Coober Pedy i to miasto znajduje się w stanie południowa Australia. Ja sobie, słuchajcie, zobaczyłam parę filmików właśnie z tego miasteczka Coober Pedy i mnie to mega zaciekawiło do tego stopnia, że wiem, że na pewno na mojej tak zwanej bucket list znajdzie się to miasteczko z południowej Australii, to Coober Pedy i muszę tam kiedyś pojechać, bo jest naprawdę warte do zobaczenia, bo jest ogólnie bardzo inne. Inaczej wygląda tam krajobraz. Ludzie mówią, że przypomina to to, jakby nagle wylądowali na Marsie. Podobno też jakiś film właśnie taki jakiś tam z Marsjanami czy z czymś takim kręcili. Nie wiem, zobaczę i Wam tutaj podam tytuł. Około mieszkańców jest tam 2000 podobno i ludzie mieszkają w tak zwanych dugouts. Większość ludzi. Te dugouts to są takie domy, mieszkania pod ziemią, ale tak naprawdę ciekawe jest to, że praktycznie do każdego z tych domów wchodzi się jednak z ziemi, z poziomu ziemi. Czyli na ziemi jest wejście, zazwyczaj jakiś jeden pokoik, dwa pokoiki, a potem się schodzi do reszty pomieszczeń na dół. I dlaczego oni zaczęli budować, słuchajcie, te pomieszczenia, te pokoje pod ziemią? Dlatego, że właśnie kiedyś zaczęli tam ludzie przybywać masowo do kopalni opalu. Bo to właśnie miasteczko jest znane też z tego, że tam jest dużo kopalni opalu. Wydobywali właśnie tam w tym Coober Pedy opal i dalej go wydobywają, słuchajcie, ale kiedyś ludzie mieszkali w tych kopalniach, bo temperatury w tym Coober Pedy są tak niesamowicie wysokie w lato, aż do około mniej więcej 45 stopni, słuchajcie, że ludzie, żeby jakoś wytrzymać te warunki, to po prostu mieszkali na początku w kopalniach. No a potem przekształciło się to już w taki styl życia, bo coraz więcej ludzi, górników tam przybywało, w taki styl życia, żeby po prostu budować domy pod ziemią. I ciekawa sprawa jest taka, słuchajcie, że tam nie ma zasad budownictwa. Jak ludzie sobie mieszkają pod tą ziemią i na przykład decydują się na to, żeby powiększyć sobie mieszkanie o jeden pokój, dwa pokoje i tak dalej i zaczynają tam grzebać, koparki zamawiają itd. itp., to okazuje się, że na przykład nagle odkrywają opal i nagle stają się mega bogaci, bo te opale są bardzo, bardzo drogie. Także słuchajcie, powód taki, dla którego zaczęli budować też te mieszkania podziemne, to tak jak już wspomniałam, były te niesamowicie upalne temperatury, wysokie temperatury 45 stopni w lato, ale również mega niskie w zimie, bo podobno w zimie tam spada temperatura do nawet 1 stopnia, czy tam minusowych temperatur troszeczkę poniżej zera. Dlatego właśnie stwierdzili, że no najprzyjemniej mieszka się pod ziemią, mają tam taki system wentylacyjny, więc śmiesznie to wygląda, bo wystają takie kominy ponad ziemię, ale dzięki temu wszystkiemu, dzięki temu mieszkaniu pod ziemią przynajmniej mają stałą temperaturę między 19-25 stopni Celsjusza, więc czy zima, czy lato mają tam stałą mniej więcej temperaturę, która jest bardzo przyjemna. Ale słuchajcie, fajne jest to, że właśnie mają tam pod ziemią również bary, jakieś biblioteki i tak dalej, więc jest to naprawdę bardzo ciekawe. Dużo turystów tam przyjeżdża, żeby sobie to zobaczyć, więc nie tylko domki, słuchajcie, ale też jakieś bary, jakieś sklepiki, hotele przede wszystkim. No ale taka przytłaczająca rzecz, moim zdaniem, jak to widziałam właśnie te filmiki o tym Coober Pedy, jest to, że te domki pod ziemią no nie mają okien.
te pokoje, które są pod ziemią, nie mają okien, więc jest tak trochę no, przygnębiająco. Kolejny ciekawy fakt, słuchajcie, to to, że Australia podobno jest jedynym kontynentem na świecie, jedynym, na którym nie ma aktywnego wulkanu. I to nie jest tak, słuchajcie, że w Australii nie ma w ogóle wulkanów, bo podobno jest około 140 wulkanów, które są natomiast nieaktywne, ale ma, słuchajcie, wśród tych nieaktywnych 140 wulkanów ma jeden, który jest jednym z największych, ale wygasłych wulkanów na świecie i to jest wulkan Tweed. Kolejna ciekawostka to takie potwierdzenie czegoś, co już pewnie wiecie albo czego się domyślacie. Jest to fakt, że fauna i flora australijska należą do najbardziej unikalnych na świecie i większość tej fauny, flory australijskiej nie jest spotykana nigdzie indziej na świecie. No pewnie się możecie tego domyśleć, bo wiecie, że co po niektóre zwierzęta, które znacie z Australii typowo, robale, gady i tak dalej, kojarzycie je głównie z Australią. No bo właśnie dlatego, że one tylko tutaj występują. I właśnie jednym z takich unikalnych zwierzaków jest pies dingo, dziki pies dingo, który, słuchajcie, podobno nie jest ani psem, ani wilkiem. Czyli tak naprawdę, w sumie źle to może powiedziałam, jest, ma tyle samo z wilka, co z psa. A ludzie jednak bardziej kojarzą te psy dingo, wiadomo, z psami, ale to też od nazwy pochodzi. Natomiast słuchajcie, podobno psy dingo nie szczekają, tylko wyją, tak jak wilki. Więc to potwierdza, że jest w nich naprawdę dużo też z wilka. I taka niezbyt fajna ciekawostka, słuchajcie, to to, że najbardziej jadowite węże i pająki świata mieszkają właśnie w Australii. Robiłam, słuchajcie, też odcinek na temat tych jadowitych i groźnych zwierząt w Australii, więc wyświetlę Wam go tutaj i też podłączę link na dole w opisie, ale właśnie jak jesteście ciekawi, nie widzieliście jeszcze, to zobaczcie sobie, tam mówię właśnie wszystko o tych zwierzakach różnych, co, jak i czy to prawda, ale wracając do tej ciekawostki, to słuchajcie, jeżeli oni wymieniają właśnie te najbardziej jadowite zwierzęta, które właśnie mieszkają w Australii, to mają głównie na myśli, jeżeli chodzi o pająka tego Sydney Funnel Web, którego Wam też tutaj wyświetlę, żebyście wiedzieli, jak on wygląda. Ale właśnie on sobie mieszka w Australii i tutaj no, zagraża nam troszkę. I niestety, słuchajcie, trzy najbardziej jadowite węże świata mieszkają właśnie w Australii. I do tych trzech najbardziej jadowitych węży świata zalicza się tajpan pustynny, czyli taki śródlądowy, Eastern Brown Snake, czyli taki ten brązowy wąż, no i tajpan nadbrzeżny, czyli tak zwany coastal tajpan. Ale słuchajcie, i tutaj taki pozytywny fakt, mimo tego, że w Australii znajdują się te najbardziej jadowite węże świata i większość z węży jest ogólnie jadowitych, to mimo tego one nie tworzą jakiegoś tam wielkiego zagrożenia dla ludzi, poprzez to, że właśnie ludzie są bardzo wyedukowani na ten temat. W szkołach już też uczą, jak się zachować. Dzieciaki często wiedzą, żeby właśnie nie prowokować tych węży, żeby po prostu się spokojnie zachować, nie zabijać ich, ale stanąć, nie ruszać się, poczekać, aż on odejdzie, bądź też właśnie odejść powoli. Także mówią, jak się zachowywać, mają oczywiście, wiadomo, w szpitalach wszędzie to te anti-venom, czyli surowice, i dlatego jak już nas taki wąż dziabnie, to też jest jeszcze dla nas szansa, że w szpitalu nam podają tą surowicę i że nic nam się nie stanie. I głównie mówią, że właśnie węże wypuszczają ten jad w momencie, jak zostają zaatakowane, czyli głównie ludzie są ugryzieni poprzez to, że chcą, próbują zabić takiego węża. Także jednak węże nie są aż takim zagrożeniem, mimo tego, że mamy tu najbardziej jadowite węże świata. I nawet, słuchajcie, liczby o tym świadczą. Rocznie, słuchajcie, maksymalnie giną 4 osoby od właśnie jadu węża, a od jadu pająka, no... Jedna osoba tylko zginęła od 1981 roku, w którym wynaleziono właśnie anti-venom na pająki, czyli tą surowicę, więc no jedna osoba od 1981 tylko zginęła, więc można powiedzieć, że rocznie nikt nie umiera właśnie od ugryzienia pająka, natomiast od ugryzienia węża, tak jak powiedziałam, 4 tylko osoby rocznie, co w porównaniu, słuchajcie, do Indii jest bardzo malutko, bo w Indiach podobno około 10 tysięcy osób rocznie umiera ze względu na to, że zostało właśnie ugryzionych przez węża. Jeszcze w temacie tych zwierząt, słuchajcie, to tutaj
wszystko jest duże, jeżeli chodzi o robale, jakieś owady i tak dalej. Koniki polne są ogromne, są takie ogromne muchy, olbrzymie, takie z bardzo nieprzyjemnym dźwiękiem. No wszystko, co możecie napotkać, jest o wiele większe niż na przykład w Polsce. Jaszczury są takie olbrzymie, żuki nawet, słuchajcie, też Wam wrzucę tutaj zdjęcie. Żuki są wielkości niemalże takiego małego naszego palca, czy też na przykład dużego palca u stopy. O właśnie, bardziej tak bym to porównała. Także no olbrzymie robale, owady w Australii, motyle też są wielkie. Także no, zobaczyć wielkiego motyla to jest super, ale zobaczyć wielkiego żuka to już trochę przerażające. O, jeszcze słuchajcie, jedna ciekawostka o takim niebezpiecznym zwierzaku, ptaku właściwie. I to pewnie Was zaskoczy. Tutaj w Australii jest taki ptak znany każdemu. Magpie się nazywa. Jest to taka czarno-biała sroka. I słuchajcie, te ptaki są naprawdę groźne. No oczywiście ci, którzy uwielbiają naturę, przyrodę i tak dalej, są obrońcami, no to będą bronili tych ptaków i mówią nawet, że te ptaki są najmądrzejsze ze wszystkich ptaków i no, mają mega pamięć i tak dalej, ale z naszego doświadczenia i wielu innych osób wynika, że one są naprawdę, słuchajcie, groźne. Ja bym powiedziała, że one są gorsze niż węże, bo wąż jeszcze z tego, co też widzieliśmy i przeżyliśmy raz, to wąż jak jeszcze Was zobaczy, to sobie pójdzie, odejdzie. Natomiast ten ptak, on zazwyczaj, szczególnie właśnie w tym okresie takim godowym, kiedy zniesie już te jaja i ma młode, no w sumie jest to zrozumiałe, ale jednak niektóre ptaki, które też znoszą jaja, się tak nie zachowują. To te magpie właśnie w tym okresie, kiedy mają małe ptaki, tak bronią tych małych ptaków czy też jaj, że są w stanie Was naprawdę atakować. Są śmieszne filmiki w internecie w sumie, ale to jest przerażające, jak one potrafią, słuchajcie, nawet rowerzystów atakować, lecieć za Wami i robią tak zwany swooping, czyli one lecą i tak i w Was. Także ludzie, słuchajcie, śmiesznie to wygląda. W takich kaskach, wiadomo, jeżdżą, które mają takie bolce, takie patyki wystające, plastikowe zazwyczaj, ale to ich chroni po prostu przed atakiem tych magpie, bo one są naprawdę, słuchajcie, groźne. Mojemu mężowi przebiły ucho, krwawił mega. No i ogólnie to było też spowodowane tym, że po prostu sobie szedł chodnikiem. One często, słuchajcie sobie, jak wymyślą sobie gdzieś miejsce, gdzie będą miały gniazdo, to tam są i obojętne, czy tam jest jakiś ruch uliczny, czy to należy do człowieka, bo jest tam chodnik i tak dalej. Nie. Ptak ma pierwszeństwo, ptak sobie tam złożył gniazdo i ptak sobie będzie tego po prostu pilnował. I Wy teraz musicie albo iść jakąś okrężną mega drogą, no albo ja nie wiem co, kurczę, uzbroić się w jakąś zbroję, bo to jest naprawdę niebezpieczne. Mnie też wielokrotnie te ptaki atakowały. Wtedy no najlepiej coś mieć, żeby je odganiać. Wygląda to śmiesznie, jak kogoś zaatakują, no bo człowiek wiadomo, robi śmieszne ruchy, ale uwierzcie mi, jest to naprawdę groźne. Wiele osób jest po prostu, ma przebite ucho czy coś, albo pokrwawione tutaj gdzieś na głowie, bo one właśnie głównie tutaj atakują, więc nie jest to zbyt bezpieczne. Ja Wam powiem, że właśnie przez ten czas, co jesteśmy tu w Australii, to ja więcej zaznałam strachu i niebezpieczeństwa ze strony tych ptaków, aniżeli węży czy jakichś innych jadowitych paskudztw. Także są mega obrońcami, słuchajcie, swojego terytorium, a one sobie terytorium mogą wymyślić gdziekolwiek. To właśnie, to mi się nie podoba, słuchajcie, że ptak może na naszym terytorium sobie zrobić gniazdo i my wtedy nie mamy prawa tam być, bo jak będziemy, to on nas zaatakuje. No a my nie mamy prawa iść tam, gdzie ptak sobie ma w jakiejś naturze, przyrodzie swojej, w dziczu gdzieś tam gniazdo. Niech sobie tam mają gniazda, ja nie muszę tam chodzić gdzieś do buszu, żeby im przeszkadzać, ale nie podoba mi się to, że po prostu ptak sobie wymyśli, że przed centrum handlowym zrobi sobie gniazdo, no i teraz ludzie muszą zrezygnować ze swojego terytorium, bo ptak sobie wymyślił, że tam będzie. Także bójcie się, słuchajcie, tych ptaków, tych magpie'ów, a nie węży w Australii, czy też pająków. I słuchajcie, ostatnia już ciekawostka, taka, która myślę, że dla Was będzie najbardziej zaskakująca, bo zaskakuje wszystkich, którzy tutaj przyjeżdżają. Słuchajcie, pogoda w Australii, w całej Australii jako państwie, kontynencie, nie jest wcale taka jednolita i taka ciepła, taka przyjazna, jak właśnie krąży wiadomość po świecie. Może Wam, słuchajcie, trochę uściśle, chodzi mi głównie o zimy, bo w lato tu naprawdę jest upalnie, praktycznie wszędzie. Aczkolwiek, słuchajcie, w Melbourne kiedyś byliśmy właśnie w środku lata i z wysokich temperatur 40-stopniowych w Mackay trafiliśmy do Melbourne, gdzie właśnie akurat temperatura postanowiła sobie spaść do około 18 stopni Celsjusza, a to było lato, słuchajcie, australijskie lato, i nawet padało.
Pierwsza rzecz, którą musieliśmy zrobić, to pójść na zakupy i kupić sobie właśnie ciuchy z długim rękawem i długimi nogawkami. Także no, bardzo zaskakujące, co nie? Więc jeżeli ktoś jest za ciepłą temperaturą, to nie polecam Wam Melbourne, no bo tam jednak nawet w lato potrafi być beznadziejnie. I a propos tej pogody, słuchajcie, oczywiście nie będę się tutaj rozdrabniała, zrobię Wam oddzielny odcinek, ale chciałam Wam jeszcze podać parę przykładów, żeby poprzeć to, co mówię. Mam oczywiście przykłady z temperaturami wzięte z takich oficjalnych stron, żeby nie było, że sobie wymyśliłam, ale również poprę właśnie moim doświadczeniem i z opowieści innych. Oczywiście u nas, słuchajcie, w stanie Queensland zimy są dalej bardzo ciepłe, dalej można chodzić w krótkim rękawku, krótkich spodenkach, ale jeżeli chodzi o te najpopularniejsze stany, czyli Victoria z Melbourne i New South Wales, Sydney, no to tam w trakcie zimy już potrafi być naprawdę zimno. Czyli jeżeli, słuchajcie, chodzi o zimy i o te najbardziej popularne stany, to w New South Wales w zeszłym roku, czyli tam, gdzie Sydney jest, w zimie było między 9 a 15 stopni Celsjusza średnio, a w Wiktorii, czyli tam, gdzie jest Melbourne, było między 8 a 12 stopni Celsjusza w trakcie dnia, słuchajcie, w zimie. Natomiast jeżeli chodzi o noc, to w tych dwóch stanach temperatury spadają nawet do zera albo i troszkę poniżej zera. Także słuchajcie, no zima. U nas natomiast, słuchajcie, w stanie Queensland, czyli w tej tak zwanej tropikalnej Australii, no to wiadomo, o wiele cieplej, mniej więcej tak o 10 stopni cieplej, bo w trakcie dnia w zimie, no to zazwyczaj jest jednak te 24-25 stopni, najniżej to jest tam 20-21, ale raczej troszeczkę więcej. Także jak widzicie, temperatury dalej na krótki rękaw, krótkie spodenki, jakieś klapki i tak dalej. Ja tutaj, słuchajcie, więcej szczegółów nie będę odnośnie pogody podawała, bo zrobię Wam oddzielny odcinek oczywiście o klimacie i pogodzie w Australii, ale to tylko tak jako ciekawostka, bo wiem, że dużo ludzi mówi, jak przyjeżdża do Australii, że są zszokowani tym, że tutaj nie jest wcale tak gorąco. I to głównie są ludzie, którzy przyjeżdżają właśnie do Sydney czy do Melbourne, bo tak jak Wam wspomniałam, właśnie tam najwięcej ludzi przyjeżdża i tam jednak te zimy są chłodniejsze, o wiele chłodniejsze niż tutaj u nas w stanie Queensland. Dobra, słuchajcie, no to już by były wszystkie ciekawostki właściwie, które miałam wypisane na temat Australii. Ostatni odcinek z ciekawostkami, ale słuchajcie, jak jeszcze coś zauważę ciekawego, to zrobię jeszcze jakiś update z ciekawostkami o Australii, ciekawostki, które pominęłam i tak dalej, także nie bójcie się. Cokolwiek ciekawego, co zauważę, zawsze Wam o tym powiem i się z Wami podzielę, ale na dzień dzisiejszy to by było wszystko, także życzę Wam miłego, cudownego, gorącego, wspaniałego dnia. Do zobaczenia następnym razem. Cześć! Jeżeli Wam się, kochani, filmik podobał, to proszę Was o lajkowanie go i zapraszam Was serdecznie do subskrybowania mojego kanału, jeżeli chcecie dostawać na bieżąco powiadomienia o nowych filmikach. Zapraszam Was też serdecznie do obserwowania mnie na Facebooku i Instagramie.